Gala Heilig, ze mną wygrany Lukas, cześć. Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jak się czujesz? Jak sobie zmęczony jestem i chcę odpocząć teraz. Ale co, cieszysz się, nie cieszysz się, bo tak... Tak sobie średnio, tak myślę, że mogłem lepiej się zaprezentować i więcej pokazać. Co tak. Mogłeś? Wiesz, najgorsze jest to, że wszedłem tam, ja praktycznie tej walki nie pamiętam, jakieś tylko urywki. Dużo na treningach poświęcałem czasu na to wszystko. Przed treningiem sobie, przed walką sobie tylko jeszcze powtarzałem. Garda w dół, ręce w dół, trzymaj łapy i ruszasz się jak Mańkowski. I nie wiem, co w ogóle tam było, co i jak. Myślę, że zupełnie inaczej ten pojedynek byłby, gdybym wszedł jak chciałem. No i tyle, tak. Jak chciałeś wejść w takim razie? No, miałem przede wszystkim za celu uwalić Kosakowskiego, bo nie, najpierw. Pierwszy co to, jak już szedłem, to patrzę tylko na niego, on na mnie, mówię, lecę na niego i co będzie, nie? Albo ten stanie obok, albo cię dołączę, bo będzie mnie napieprzał i tyle. I od razu ruszyliśmy, ja dalej to już nie pamiętam, muszę obejrzeć tą walkę. Jakieś takie urywki, wiem, że żem dostał raz gonga, to się położyłem i myślę, co się dzieje. Widzę. No i... Myślę, co to już po walce, gdzie ja jestem i wstałem, chciałem na sparingu zawsze tak dostać, żeby zobaczyć, a dostałem na walce. Czyli była taka chwila zaćmienia. No, trzeba przyznać, że dobrzy przeciwnicy byli. Kto był twoim zdaniem większym wyzwaniem dla ciebie? No, Kosakowski na pewno dobrze się ruszał i później jak on, ja nawalałem i Szczepunia się dołączył, to nie mogliśmy dać mu rady, nie? Więc no, dobry jest, trzeba mu to przyznać. Ja ci tutaj gratuluję, bo walka na trzech to jest naprawdę wyzwanie, szacun po prostu. Jak wyglądały twoje przygotowania do tej walki, bo pewnie były nieco inne niż do przygotowywania się jeden na jeden. Tak, no właśnie ćwiczyłem jeden na jeden. Dwóch na jeden miałem kilka sparingów, tak dwóch na jeden. Ćwiczyliśmy różne warianty, zarówno jak jeden i drugi dołączamy do jednego, jak dwóch mnie gania i jak wszyscy się nawalamy, więc to trenowaliśmy. I dużo kondycji robiliśmy. I kondycje robiliśmy także 6-8 rund. Ćwiczyłem i było ok, a tutaj druga runda już... brak sił. Jak dostałeś w oko, to wtedy myślałeś właśnie, że jest koniec walki i co wtedy myślałeś właśnie? Ja właśnie nic nie myślałem, to było tak nagle, w ogóle tego momentu nie pamiętam, tylko tak budzę się, leżę. Ale czułeś, że przegrywasz wtedy? Myślałem, że to właśnie już po mnie jest, nie? Że tak dostałem i wstaję i tak, o co chodzi, co się dzieje? Tak jestem wokół ludzi i widzę, że sędzia jeszcze nie przerwał, to wstaję szybko i mówię, muszę obejrzeć tą walkę, bo nie pamiętam za dużo. Jak zamierzasz świętować? No, napiję się w końcu piwa, może coś jeszcze w końcu po 3 miesiącach, bo chciałem to zrobić i tyle. Myślisz, że tutaj się właśnie propozycje teraz posypią? Walka na trzech, wygrałeś to, więc to... Co myślisz? No, zobaczymy, co to będzie. Na razie chcę odpocząć od walk. Czuję, że to na razie chyba i tak nie jest mój świat. Dużo strasznie poświęcenia, dużo nerwów. To kosztuje. A co było najtrudniejsze? No, wydaje mi się, że najtrudniejsza to właśnie była walka. Wcześniej, gdy już wychodziłem do tego, do oktagonu, to był taki luz, a jak szedłem, to już takie emocje, że mało co pamiętam. A jakie plany w ogóle, czy chciałbyś z kimś zawalczyć, nie wiem, sobie odpoczniesz i masz kogoś na oku, czy w ogóle nie podoba ci się ta otoczka? Jak już, to bym kiedyś chciał z Gargamelem zawalczyć, ale jak znów załapię tej zajawki na walki, no to wtedy spoko. Czyli odpoczywasz i wyzywasz Gargamela? No jakby już wcześniej wyzywałem, ale wydaje mi się, że on nie wyjdzie. I nie odpowiada? No, on taki jest, że tam ktoś go zaczepia i rzadko raczej... Nagrywa się w ogóle? Tak. Okej. Raczej rzadko odpowiada na jakieś tam zaczepki. No, a fajnie byłoby z nim porozmawiać i zobaczyć. A w jakiej federacji? No tutaj, jak już. Czyli nie zamierzasz zmieniać? Fajnie tutaj jest, podoba mi się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.